się objechać wszystkie powiaty. I właśnie dzisiaj jest powiat słupecki i potem jadę, znaczy powiat polski, potem jadę do Turku, przepraszam, bo byłam w Słupcy w jednym tygodniu. I zawsze spotykam się, zaczynam od spotkania z samorządowcami po to, żeby zorientować się, jakie są problemy. Dlatego, że niewiele osób wie, że każdy poseł do Parlamentu Europejskiego, podobnie jak polski poseł, może interpelować także polski rząd. Różnica polega na tym, że poseł może interpelować ministrów rządu wszystkich państw członkowskich, a więc również Polski. I bardzo często na skutek takich właśnie spotkań powstają interpelacje, na które z reguły dostaje całkiem dobre odpowiedzi i można jakieś problemy rozwiązać. A dam Państwu przykład. To jest kwestia chociażby kryteriów, według których przyznaje się dotacje na drogi. To jest problem odnawialnych źródeł energii i zawieszenie przetargu. To był między innymi problem związany z udziałem lasów w odbudowie dróg lokalnych tam, gdzie lasy rozjeżdżają te drogi. Czyli problemów, jakie wynikają z takich spotkań, jest bardzo wiele i część z nich udaje się pomyślnie załatwić. To znaczy około miesiąca do 6 tygodni. Powiem Państwu, że w jednym z powiatów nierozwiązywalna sprawa budowy ronda okazała się możliwa do rozwiązania w ciągu 2 tygodni. Także to jest różnie. Jak Państwo wiecie, wszystko zależy także od osobowości tego człowieka, który tę decyzję podejmuje. I w tych samych uwarunkowaniach prawnych jeden może ją podjąć bardzo szybko i pomyślnie, a drugi znajdzie kolejnych 100 powodów, dla których jej podjąć nie może. Do tej pory już mieliśmy kilkaset seniorów, którzy korzystali i z komputerowych kursów językowych, ale także z warsztatów artystycznych, ze spotkań z dietetykiem, z fizjoterapeutą. To seniorzy wybierają, czego oczekują od nas. I właśnie w porozumieniu z samorządowcami, bo zawsze proszę gospodarzy, czy gminy, czy powiatu o wskazanie sali, bo to jest jedyne, o co proszę. Natomiast opłacanie instruktora i cała reszta należy już do mnie. Ja się ogromnie cieszę, bo seniorzy bardzo chętnie podejmują takie działania i taką aktywność i oczekuję na dalsze propozycje seniorów z koła.